Radnych bardzo serdecznie pragnę podziękować najpierw księdzu Bartłomiejowi Zakrzewskiemu, który podjął się trudu głoszenia Ewangelii w czasie naszych rekolekcji ewangelizacyjnych, przedstawiając nam prawdę czterech prawd życia chrześcijańskiego. Miłości Boga, grzechu, że Chrystus jest naszym jedyną odpowiedzią na problemy człowieka, że jest naszym Panem i Zbawicielem, i przyjęcie Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Każdy, kto otworzył swoje serce, najpierw przez to, że chciał przyjść w piątek, w sobotę i dzisiaj, czy do kościoła, czy do domu katolickiego, do sali, aby brać udział w konferencjach, w pracach w grupie. Każdy otwierał swoje serce i przyjmował Chrystusa do swojego serca. Za ten trud serdecznie Bóg zapłać księdzu Bartłomiejowi. Bóg zapłać również całemu zespołowi ewangelizacyjnemu, łącznie z parą prowadzącą małżeństwa Litwinów, którzy podjęli się trudu zorganizowania tych rekolekcji i prowadzenia. Bóg zapłać wszystkim, którzy wzięli udział w tych rekolekcjach i chcieli w swoim życiu chrześcijańskim coś zmienić. Wyrażam również wdzięczność księdzu Krzysztofowi za trud koordynacji tych rekolekcji ewangelizacyjnych. Teraz bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim, którzy zorganizowali tę uroczystą mszę świętą z racji Dnia